Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwszą rzeczą, jaką robi ksiądz po wejściu do zakrystii, jest przywitanie się z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. W każdej zakrystii przy klęczniku zawsze znajduje się tablica, w której umieszczone są modlitwy przed mszą świętą i po mszy świętej, służące do tego, by każdy ksiądz mógł się dobrze przygotować do sprawowania tych świętych tajemnic. Szczęść Boże Panu Kościelnemu. Kolejną rzeczą, jaką robi ksiądz po przywitaniu się z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, jest przywitanie się z kościelnym i z ministrantami usługującymi do ołtarza. To właśnie zakrystia jest tym miejscem, gdzie każdy z kapłanów przygotowuje się do sprawowania Najświętszej Eucharystii. To w niej znajdują się szaty liturgiczne, takie jak ornat, kapy, komrze i wiele innych różnych rzeczy. Zakrystia jest tym miejscem także do tego, by kapłan mógł się wyciszyć przed sprawowaniem Najświętszej Eucharystii. Dlatego tak ważne jest, aby to miejsce było miejscem, gdzie jest cisza. Po przywitaniu się, zanim kapłan zacznie ubierać szaty liturgiczne, obmywa sobie ręce. Dziękuję Wam bardzo za to, że wytrwaliście do końca naszego odcinka. A ja już dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek naszego vloga Liturgia od Zakrystii, w którym powiemy o kielichu muszalnym. Subskrybujcie.